Słonecznik przebojem wdziera się na polskie pola. Wielu rolników sądzi, że nie jest wrażliwy na choroby. Ja z tą tezą się nie zgadzam. Mariusz Michalski, firma Bayer. Jestem na polu słonecznika w Mościejewie, niedaleko Sierakowa, w Wielkopolsce. Choroby atakują słonecznik w zasadzie już od fazy kiełkowania i wschodów. Do najgroźniejszych należą zgnilizna twardzikowa i szara pleśń. Nazwy tych chorób nie powinny być obce, ponieważ występują one w innych uprawach, takich jak np. rzepak, ogórek, warzywa czy tytoń. Dzieje się tak dlatego, że grzyby wywołujące te choroby są polifagami i mogą rozwijać się na wielu roślinach, zarówno na uprawnych, jak i dzikich. Newralgiczny jest rzepak, który w klasycznym płodozmianie, przychodząc 104 lata, może stwarzać idealne warunki do rozwoju takich chorób jak szara pleśń i zgnilizna twardzikowa. Wtedy mamy w płodozmianie dwie rośliny żywicielskie dla zgnilizny twardzikowej i szarej pleśni, czyli słonecznik i rzepak. Ostatecznie co 2 lata stwarzamy idealne warunki do rozwoju tych chorób i nagromadzenia przetrwalników. W przypadku słonecznika wymienione choroby mogą doprowadzić do strat plonu w wysokości nawet 20 czy 30%. Najważniejszy okres przypada od fazy początków kwitnienia do momentu opadania pierwszych płatków kwiatowych. I tu znajdujemy analogię do rzepaku. Polega ona na tym, że w tej samej fazie również zalecany jest fungicyd Propulse, ponieważ okno zabiegowe jest o wiele szersze i obejmuje fazy rozwojowe od 6 liścia do końca kwitnienia. Na tej plantacji faza jest optymalna, aby uzyskać dobry efekt. Czasami presja chorób pojawia się wcześniej, dlatego zabieg możemy wykonać na długo przed kwitnieniem. A następnie wykonać drugi zabieg w fazie kwitnienia, ponieważ fungicyd Propulse takie zalecenie posiada. W obu przypadkach dawka wynosi 1 litr. Trzeba jednak pamiętać, że przerwa między zabiegami powinna być co najmniej 14 dni. Wprawdzie Propulse nie jest insektycydem, jednak dobra praktyka rolnicza wymaga, aby wykonywać zabiegi poza okresami oblotów pszczół. Będzie to też z korzyścią dla skuteczności. Powierzchnia liści u słonecznika jest duża, dlatego jednym z warunków skutecznego wykonania zabiegu jest odpowiednia ilość cieczy roboczej. Najlepiej, żeby to było między 200 a 400 litrów wody na hektar. I tu warto kierować się zasadą, że im więcej cieczy roboczej, tym lepiej. Jeśli w następnych latach powierzchni słonecznika będzie przybywać, to również będzie przybywać problemów z jego zdrowotnością.